Halo, halo. Halo, halo. Już jesteśmy. Witamy Was bardzo gorąco na sesji specjalnej, sesji przebudzenia numer 17. Dzisiaj z wyjątkowym gościem Moniką Kłos, autorką książki Konfetti. Witam Ciebie, kochana, bardzo. Witam Cię, kochana Patti. Witam wszystkich słuchaczy. Mam nadzieję, że jesteście, że dołączycie. Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona. I tak jak wspomniałam wcześniej w naszej rozmowie prywatnej, że będę pierwszy raz miała okazję po długiej nieobecności w Polsce i w cywilizacji porozmawiać i podzielić się swoimi przemyśleniami i wglądami, które ostatnio miałam. Cudownie, mega się cieszę i bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś czas dla nas. Twoja historia jest totalnie, Monika, niesamowita. Ja pamiętam ten moment, kiedy Twoja książka powstawała, myśmy się spotkały wtedy, rozmawiałyśmy o książce, podesłałaś mi fragment i pamiętam, że tak głęboko poruszało mnie to wszystko, czym się dzieliłaś. Wszystko okej, czy nie słyszysz jakoś? Wszystko okej z mojej strony, wszystko tak. Wszystko okej, tak, to super. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj popatrzyły właśnie na to, jak terapeutycznie może działać pisanie i jak szczególnie w takich momentach kryzysów, trudności, które każdy z nas przechodzi, a ja mam wrażenie, że ty naprawdę tych trudnych momentów w życiu, jak na w zasadzie młodą kobietę, tyle miałaś już. I wiesz, czy powiedziałabyś coś takiego, że to pisanie było naprawdę ważnym elementem wychodzenia z tych zakrętów? Teraz już mogę tak powiedzieć, natomiast nie była to taka prosta droga. To prawda, w moim życiu przeszłam sporo trudności, sporo traum, ale takich jeszcze podsypywanych naprawdę dramatycznymi zdarzeniami. Bo to nie tylko chodzi jakby o mój odbiór taki stricte osobisty tego, co się działo, ale naprawdę rzeczy takie, które są ogólnie uznane za bardzo trudne, co chwila gdzieś tam mnie dopadały. I oczywiście z perspektywy czasu jestem wdzięczna za wszelkie lekcje, za wszelkie sytuacje, które mnie spotkały i potrafię znaleźć w nich kierunek, który one mi nadały i dzięki temu jestem tu, gdzie jestem. Natomiast kiedy to wszystko się dzieje, kiedy nie wiesz, co będzie, bardzo trudno jest najpierw jakby przyznać, że faktycznie jesteś w tak ciężkiej sytuacji. Człowiek jest, tak. Kiedy szczególnie jest takie tempo, że kiedy myślisz, że już nic gorszego cię nie spotka, bierzesz oddech i myślisz, dobrze, teraz poradzę sobie z tym i będzie już tylko dobrze, nagle okazuje się, że za rogiem czeka coś jeszcze gorszego. Wtedy naprawdę trudno jest uwierzyć, że może być jakiś dobry scenariusz, że w ogóle istnieje jakieś dobre zakończenie tej sytuacji. I muszę powiedzieć, nie chciałabym teraz może opowiadać o swoim życiu, dlatego że to prawda, tak jak Patti napisałaś, że myślę, że mogłabym swoim życiorysem obdzielić kilka osób, czego nie życzę oczywiście, chyba że tylko tymi dobrymi, fantastycznymi historiami, które się w moim życiu przydarzyły, które mnie spotkały. I dlatego bardzo serdecznie zapraszam do przeczytania książki, ponieważ tam w końcu udało mi się to w taki sposób syntetyczny, choć to nie jest może najszczęśliwsze słowo, określenie, opisać, jak to wyglądało, ile tego było tak naprawdę i jakby dać dowód tego, że nawet takie rzeczy przy takim jakby nagromadzeniu można przetrwać i można nie mieć żalu o to, że życie ci coś takiego zafundowało, może tak to nazwać. Pisałam od zawsze, natomiast różne schematy wychowania, wgrane różne programy zaprowadziły mnie w kompletnie inną drogę, kompletnie inną podróż zawodową, która w ogóle nie była związana z twórczością jako taką. Przerwę Ci, Monika, na sekundkę, wiesz co, bo piszą dziewczyny i to wiele osób pisze, że bardzo źle Ciebie słychać jest, wiesz? Tak, jesteśmy rzeczywiście w takich polowych warunkach troszkę. Czy teraz jest troszkę lepiej?
Nie, kochana, jest tak. Jeszcze zastanawiam się, jakbyś wzięła ewentualnie ten mikrofon bliżej. Tak jakby wiesz, że może do niego. Czy teraz jest lepiej? Czy teraz dziewczyny lepiej? Dajcie znać w komentarzu. Ja może teraz będę coś mówić, tak żeby była możliwość sprawdzenia, czy jest różnica. Mm-hmm. Czy troszkę lepiej jest? To czekamy właśnie. Wszystkie ustawienia mam maksymalnie ustawione, wyciszone tło, tylko te słuchawki są właśnie nie do końca sprawne. Tak, lepiej. Mm-hmm. Okej, okay, dobra. No to wspaniale. Super. To wspaniale. Tak, spróbujmy. Dokładnie. Tak. Jakoś poradzimy sobie w tej dziczy. Poradzimy tutaj. Sobie dokładnie, tak. I tak jak powiedziałam, na początku nie było mowy o, to znaczy pisać zawsze chciałam i pisałam różne rzeczy, ale w tej traumie, w środku tego ognia, który się dzieje w życiu, no człowiek nie ma siły pisać, tak. Bo po prostu całą energię, jeżeli jeszcze ją ma, wkłada w ratowanie życia, bo mówię tutaj o sytuacjach takich, że chodzi o to, żeby przetrwać kolejną noc, przetrwać, dożyć do kolejnego dnia. A kiedy jeszcze dochodzi do tego, że jest się samotnie wychowującą dziecko matką, ma się malutką córeczkę i miesiąc wcześniej umiera mama, moja mama, to naprawdę człowiek, każdy oddech, każdą jakby energię, cząstkę energii, która jeszcze jakaś jest do zagospodarowania, próbuje właśnie włożyć w to, żeby jak najdłużej pobyć z tym dzieckiem, żeby jak najbardziej zabezpieczyć przyszłość, kiedy miałoby mnie zabraknąć. Nie chciałabym teraz o tym opowiadać, tak jak wspomniałam, nie wiem, czy dziewczyny słyszały, bo udało mi się to opisać w książce z pierwszych recenzji, choć jeszcze książka nie jest dostępna fizycznie, ale będzie dostępna, premiera jest 12 lipca. Wiem, tak. Że no, jest bardzo poruszająca i nawet osoby, które mają do czynienia z wieloma autorami, czytają wiele książek w wydawnictwie, musiały pilnować, żeby nie uronić kilkakrotnie łez. Natomiast wracając do twojego pytania, Patti, przyszedł taki moment, że kiedy pojawiła się szansa, że i to światło zaświeciło, że jest możliwe, że będę żyła, że są dla mnie jakieś jutra przewidziane, postanowiłam to wszystko pisać, ponieważ to, co przychodzi mi do głowy, to, co czuję. Zrobiła się taka przestrzeń i to pisanie przeważnie było też w takich stanach, kiedy ja bardzo zagłębiałam się w siebie, dużo medytowałam, a medytacja, przynajmniej z moich doświadczeń, nie wiem jak z waszych, kochane, to taki stan, kiedy po wyjściu z niej mało się pamięta tak naprawdę, to są takie rzeczy z logiką mało mają wspólnego, więc zapisywanie tych wglądów bezpośrednio po tym, co myślałam, po tym, co planowałam, a już troszeczkę odważałam się planować, że coś mogę zrobić, bardzo mnie wzruszały, kiedy czytałam, na przykład na drugi dzień, te kilka zdań, które napisałam dzień wcześniej, wzruszały mnie do takiego stopnia, że nawet w myślach zaczęłam nazywać siebie najlepszą przyjaciółką. Właściwie nikt z moich bliskich nie dawał mi tyle otuchy, jak te słowa, które spisywałam właśnie w tych stanach takiego zawierzenia, że może być dobrze. Natomiast co innego pisać do tak zwanego pamiętnika, pisać dla siebie, a co innego podjąć decyzję, że się wyjdzie na arenę i podzieli się tym, co w środku masz ze światem. No i muszę powiedzieć, że kiedy już ta decyzja zapadła, że wydam książkę i to padło na wydawnictwo Pruszyński, bardzo wspaniali ludzie, to było też dla mnie bardzo ważne, żeby ta współpraca i ludzie, którzy za tym stoją, byli po prostu dla mnie dobrzy, żebym dobrze się czuła. Myślę, że to jest bardzo ważne. No to wtedy muszę powiedzieć, że to były negocjacje z samą sobą o każde słowo. Stara ja mówiła, nie, może tego nie pisz. Siedź cicho, nie wychylaj się, tak jest dobrze. Natomiast nowa ja, ta z przyszłości, którą się gdzieś tam łączyłam, bo potrafię to robić i taką technikę też stosuję na sesjach z klientkami, mówiła, zobacz, ja tu jestem zdrowa, jestem szczęśliwa, nic się nie stanie,
Nie bój się, że ktoś cię źle oceni. Nie bój się, że ten, o którym piszesz, czy ci, o których piszesz, którzy cię skrzywdzili, będą nadal się ciebie krzywdzić, bo to też jakby jest kwestia tego, że jednak może nie jest to biografia, natomiast jest to historia oparta na moich wydarzeniach z życia. I ci, którzy będą się chcieli tam odnaleźć, mimo że nie robię tego po to, żeby ich osądzać, na pewno się odnajdą. Także no dzięki temu, że wzmocniłam tą więź ze sobą, te negocjacje przeszły pomyślnie i książka będzie wydana 12 lipca. Ja wiesz, ja naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki to jest ogromny krok i jaka to jest ogromna robota wewnętrzna, którą ty musiałaś zrobić, żeby być w stanie to pokazać. Naprawdę ciebie czuję w tym. Tak, więc gratuluję ci z całego serca. Ja się nie mogę doczekać już książki. Czytałam fragmenty tylko i to jeszcze pewnie przed redakcją i pewnie jeszcze wiele też zmieniłaś. Także bardzo jestem ciekawa i to, co ja pamiętam, jak czytałam fragment, to że czytanie twojej historii daje taką ogromną siłę, bo to pokazuje, jaka jest w nas siła do sprostania czemuś, co wydaje nam się, że to jest w ogóle nie do sprostania. I chciałam ciebie zapytać, Monia, jak myślisz sobie o tym, to graniczne doświadczenie ciężkiej choroby, gdzie tak jak wspomniałaś wcześniej, miałaś takie... Jakby no byłaś w takim punkcie, gdzie myślałaś, dobra, ja nie będę żyła, jakby, że ja nie przeżyję, że w ogóle nie ma jutra. Co to doświadczenie ci dało? Jakby jak to zmieniło twoje życie, twoje patrzenie na świat? To jest bardzo złożony oczywiście proces i on cały czas trwa i myślę, że ja będę do końca życia w tym procesie. Natomiast... To bardzo się wiąże też z metodą, którą opracowałam kilka lat temu, o której też Pati wspominałaś. To jest metoda Fearless Life, czyli tłumacząc życie bez lęku. I no, jest to takie tłumaczenie wprost, natomiast nie chodzi o to, żeby udawać, że strachu nie ma. Natomiast oswajanie strachu polegające na tym, że na sesjach z klientkami i też z samą sobą robiłam to wcześniej, przełożyłam to na metodę warsztatową. Po prostu ćwiczenie bania się. To oczywiście wykorzystuję do tego techniki z wahadłem, techniki wahadła emocjonalnego oraz spotykania właśnie integracji poprzedniej wersji siebie z przyszłą wersją siebie. Ja tutaj stąd, jako Monika w teraźniejszości, muszę jakoś zarządzić dziewczynami z przyszłości i z przeszłości. To jest bardzo wzruszający proces, który pokazuje, że ogranicza nas tylko wola, słaba, silna wola, jak to się mówi, i wyobraźnia. A wiemy, że jeśli uwierzymy, że wola może być silna, my mamy wpływ na to, że jest elastyczna i że wyobraźnia również jest elastyczna, wystarczy w to uwierzyć, wtedy te granice jesteśmy w stanie przesuwać. I tak jak się śmieję, że z klientkami ćwiczymy sobie strach na sesjach, zawsze dla naszego umysłu, który najbardziej nam podpowiada te takie negatywne scenariusze, bo w sercu gdzieś tam zawsze możemy znaleźć ten spokój. Kiedy przyćwiczymy sobie daną sytuację, nawet taką związaną ze śmiercią, bo bardzo wiele takich osób do mnie przychodzi. I to jest niesamowite, bo ja nigdy nie spodziewałam się, że będę pracowała z tematem śmierci. Zostając soul coachem, myślałam, że będę... motywować kobiety do zmiany, do odkrywania potencjału, który jest ukryty. A tu proszę, moja dusza wybiera sobie klientki, które na przykład uważają, że został im ostatni miesiąc życia i próbujemy ten miesiąc życia, może to zabrzmi banalnie, ale naprawdę wydusić jak cytrynę i pokolorować tak, żeby był najpiękniejszym miesiącem życia, ale w 90% przypadków okazuje się, że to życie jest dużo dłuższe niż ten miesiąc. Natomiast nasze myśli, ciało jest nam posłuszne. Jeżeli nasze myśli wbawiają ciało, że umiera, to bardzo często tak się dzieje. To jest właśnie wszystko kwestią wierzenia tego, że granice, które mamy, są elastyczne, że możemy je sami po prostu przesuwać. Mega mocne. Mega mocne i... I to, co powiedziałaś właśnie o tym, że przychodzą do ciebie osoby, które
też jakby mierzą się właśnie z tym tematem śmierci. Jak to jest dla ciebie, jak wspierasz właśnie osoby, które tego doświadczają? Czy to jest tak, że to jeszcze jakoś triggeruje twój lęk, czy to jest bardziej tak, że ty czujesz, że go objęłaś i przekroczyłaś? Już mówię, jak to wygląda, tym bardziej, że jestem na świeżo po takiej też jakby sytuacji, jeżeli będzie czas i ochota, to mogę chwilkę opowiedzieć, bo tak naprawdę od 7 lat latam regularnie na Bali, gdzie miałam przywilej spotkać uzdrowiciela, który pomógł mi w procesie uzdrawiania, bo to nie jest tylko kwestia uzdrowiciela. Uzdrawianie, kiedy widzimy się z uzdrowicielem, z szamanem, czy z inną osobą, która nam pomaga, wskazuje ścieżkę, to jest tylko taki punkcik, jak strzał na starcie dla biegaczy. Później trzeba zrobić te wszystkie okrążenia i człowiek zostaje z tym sam. I ani trener nie odpowiada, po prostu trzeba się z tym mierzyć samemu. Ani nie zawsze jest ktoś, kto poda picie, kiedy jest się spragnionym. No i trzeba tą ciężką pracę wykonywać przez całe życie tak naprawdę, wiedząc, co już nas spotkało. Więc ta pokora do tego, wdzięczność za to, że dane jest nam znaleźć ścieżkę wyjścia, myślę, że jest kluczem do tego, żeby w tym zdrowiu żyć, bo wyzdrowieć na chwilę to jest jakby jedna sprawa, natomiast żeby te schematy, które doprowadziły do choroby, nie wracały, to jest ciągła czujność i ciągła pokora do tego, co robimy. Natomiast jeśli chodzi o mój strach, ja mam strach oswojony. Ja, tak jak pracuję z klientkami w mojej metodzie Fearless Life, zaprzęgam czy zatrudniam strach jako najlepszego strażnika, ochroniarza, takiego bodyguarda. Bo strach jest naszym narzędziem, które ma chronić nasze życie, ma nas ostrzegać, ale wychodzi z tego niższego poziomu naszego jestestwa, wychodzi z umysłu. Ja to szanuję. Natomiast nie jesteśmy tylko umysłem, jesteśmy czymś dużo, dużo szerszym i większym. I dlatego, kiedy go przytulam i mówię, stary, dzięki, że jesteś, ale ja jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia, to jestem czujna, zauważam go. Natomiast nie ograniczam się tylko do tego, co on mi wskazuje. I to jest niesamowite, że kiedy przychodzą do mnie osoby naprawdę w stanie fizycznym, tragicznym, ja widzę, mam też ten taki dar, który próbowałam przez większość życia odrzucić. Mam taki ogromny dar współczuwania, współodczuwania właściwie bardziej, mówiąc po polsku. Ta empatia to nie jest dobre słowo, ale współodczuwam w sposób taki, który też nie robi szkody dla mnie. I widzę, że osoby, które przychodzą w stanie naprawdę strasznym, ja widzę, praktycznie odczuwam w ich aurze decyzje, że godzą się z tym, że umierają. Widzę w ich oczach kompletne takie zaskoczenie, że ja nie jestem smutna, że się tego nie boję, że rozmawiam, że jestem w stanie przytulić taką osobę, bo mnie to w żaden sposób nie przeraża, w żaden sposób nie odpycha. Natomiast wiem, jak bardzo często te osoby, nawet wśród bliskich, nie doświadczają tej bliskości, bo ich wygląd jest tak przerażający. I te osoby nie dość, że cierpią z wiadomych względów, to jeszcze są odrzucone brakiem czułości. To jest tak poruszające dla mnie. Kiedy widzą, że są dla mnie tak samo wartościowym człowiekiem i rozmawiamy o tak samo jak zdrowy człowiek, wiem, że to jest może straszne, co mówię, ale wiem, czego one doświadczają. I że zaczynamy rozmawiać o planach, takich, jakich nie śmiały nawet robić, snuć za pełnego zdrowia, to naprawdę jest straszny kop dla nich. Bo jeśli ktoś mi powiedział, mogę przytoczyć, miałam pana w moim wieku, świetny facet i po różnych sesjach, po różnych, bardzo taki świadomy, wiedział, że już nie będzie szansy dla niego, że umiera, to był nowotwór. Jego marzeniem największym w życiu była śmierć na Bali, według tych rytuałów. Ja wiem, że może to brzmi drastycznie, ale każdy ma prawo do swoich marzeń. I mimo środka apogeum pandemii, świat był cały pozamykany, udało mi się przeprowadzić go tam, na to Bali. Naprawdę to była jakaś misja kościelna i on leciał w samolocie transportowym 30 godzin w ten sposób. Doleciał tam
i szczęśliwy, oczywiście zaopiekowany przez moją tam rodzinę, taką duchową, po prostu z uśmiechem na ustach, nagrywając film dla swojej rodziny w Polsce, odszedł tam, przeszczęśliwy, że to się udało. Jakkolwiek to nie brzmi drastycznie, myślę sobie, że no nie ma nic piękniejszego, jak dożyć żywota i zrobić to na własnych warunkach, bo on był na to gotowy. I ja go z tej drogi nie ściągałam, bo to nie moja rola, to jest rola Stwórcy. Tak, to on nam daje czas. Tak. Mega poruszające i nie wiem, czy widzisz komentarze, też dziewczyny piszą, że mega poruszające i piękne i niesamowite. Mam nadzieję, naprawdę, że mnie lepiej słychać. Tak, tak. Też myślę, że te z Was, jeżeli słyszycie kiepsko, to też możecie wrócić potem do nagrania. W nagraniu zwykle zauważyłam, że jest dużo lepsza jakość. Także jeżeli ewentualnie tak, to Wam bardzo polecam. Będzie oczywiście na moim blogu, na stronie też nagranie. Powiedz Monika, jakimi historiami ze swojego życia dzielisz się w książce, bo wspomniałaś o tym, że nie chcesz jakby tutaj opowiadać dużo historii i jak najbardziej ja też polecam do tego, żeby sięgnąć po książkę. Czego możemy się spodziewać w samej książce już? Jeżeli będziemy miały czas i będzie ochota, to mogę jako pierwszym ekskluzywnie dziewczynom, które do nas dołączyły i tobie, Patti, przeczytać fragment pierwszego rozdziału. Tak. Mam tylko nadzieję, że jakoś też na to pozwoli. To tak zrobimy, nie wiem ile mamy czasu. Natomiast może powiem troszeczkę o tym projekcie, który stworzyłam. To projekt nazywa się Galaktyka Mony. Mona to jest taka moja ksywa z młodości, kiedy udzielałam się trochę artystycznie, trochę dziennikarsko. I bardzo pragnęłam w trakcie choroby do tej Mony wrócić, bo to była silna, niezależna Mona, nie poddająca się żadnym naciskom, presji, nawet modzie. Miałam swoje plany. No i gdzieś tam za pstryknięciem palców, i to się okaże w książce, dlaczego, to wszystko zniknęło. Pozwoliłam na to, żeby zniknęło. I tak pomyślałam sobie, że skoro już tu jestem, to i bardzo często łączę się z wszechświatem i bohaterka w książce też prowadzi z nim dialog i prosi o rady. Cykl nazywa się Galaktyka Mody. To będzie cykl trzech powieści, trzech części. Pierwsza z nich właśnie teraz będzie miała premierę 12 lipca i tytuł pierwszej części to Konfetti. A dlaczego Konfetti, to też wyjaśnia się w książce. Pierwsza część obejmuje jakby okres 10 lat, zanim jakby do momentu, kiedy dzieje się najgorsze piekło w moim życiu, ale już te zajawki tam są, to znaczy tam też już jest ciężko, natomiast najgorsze dopiero będzie w drugiej części, ale jakby pokazane jest, ile przez 10 lat w życiu dojrzałej kobiety, młodej kobiety może się zadziać, może się zmienić, jak wbrew pozorom banalne jakieś takie, pozornie banalne jakieś takie zdarzenia, czy zakochanie, czy przypadkowa jakaś znajomość, może tak bardzo, jak taką łódź dryfującą, popchnąć to życie w takim kierunku, w jakim by się nie chciało znaleźć. I wiecie, dziewczyny, tak pomyślałam sobie, że tworząc to, pisząc, bo tak naprawdę, kiedy trafiłam na kurs pisania do Patti, bo to Patti wyzwoliła we mnie jakby ten taki potencjał, że postanowiłam, że wyjdę na arenę z pisaniem, chciałam pisać zupełnie inne rzeczy. To było 5 lat temu już niemal, Patti. Także zobacz, jak długo to dojrzewało we mnie. Tak. Najpierw pomyślałam sobie, że będę pisać takie mądre książki, takie poradniki w ogóle. No, ale to nie jestem ja. To nie jest ja. Takie rzeczy tworzę dla klientek. Są e-booki, czy nawet audiobooki. Ale to jakby nie o to chodziło. I nawet sama się przekonywałam, ale Patti mi wyraźnie powiedziała, od razu wyczuła, że to nie jesteś ty, że to są rzeczy, które nie mają tej głębi, o której rozmawiamy. Rozmawiamy jest głęboko, natomiast jak czytam, to wcale nie. No i tak mówię, negocjowałam ze sobą każde słowo, stara ja i nowa ja, aż w końcu negocjacje się zakończyły pozytywnie. No i powstał cykl Galaktyka Mony. No i to może jakby... To może jakby tyle o tym, te 10 lat takie właśnie takie... Czyli to jest ta pierwsza część. Tak. To jest pierwsza część i druga część, kiedy jest zaplanowana publikacja?
Prawdopodobnie będzie to połowa stycznia. Aha, czyli teraz mamy 12 lipca i potem na następne jeszcze będzie jedna część. To czy miałabyś ochotę nam przeczytać fragment? Z wielką przyjemnością. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że jest to taki projekt misyjny o sile kobiet, o tym, żeby zawsze walczyć o swoją autentyczność, bo kiedy jakby świat odarł mnie i ludzie, których spotykałam, ze wszystkiego, co miałam, z godności, z autentyczności, z możliwości podejmowania decyzji, pomyślałam sobie, że jak już z tego wyszłam, że chyba jedyna rzecz, którą mogę, która ma dla mnie wartość i mogę się podzielić z ludźmi, to jest chyba moja historia i też Patti mi w tym pomogła, że to ma wartość, że moja historia jako taka dająca nadzieję, historia kobiety, która może być każdą z was, myślę, że każda z was jakieś cząstki w tej historii odnajdzie. I udało też się jakby nadać taki bieg temu projektowi, że będzie ekranizacja, będzie film nakręcony na podstawie tych trzech części, ale jeszcze na tyle jest to jakby taki świeży temat, że nie mogę podać szczegółów więcej. Gratulacje, fantastyczne. No tak. Bo myślę, że też to dotrze do szerszej jakby rzeszy osób, tak, które mogą coś z tego dla siebie wyciągnąć. Mam nadzieję, kochane, że się uda mi przeczytać to ładnie. Wiecie, czytanie siebie na forum. Także jak będę się jąkać albo będę przekręcać wyrazy, to z góry bardzo przepraszam. Kochane, to jest najmocniejszy rozdział, pierwszy rozdział książki, taki właściwie prolog, który tak naprawdę nie dotyczy do końca historii, która się dzieje w pierwszej części, ale daje jakby przesmak tego, co się będzie działo później. Natomiast jest taką klamrą, która spina to, co jest w pierwszej części i to, co będzie w częściach następnych. No dobrze. Wyobraź sobie, że jesteś 40-letnią kobietą, która właśnie wyrwała się z paszczy lwa. Ten lew ryczał, pokazywał kły, miał ostre pazury, nie chciał się rozwieść ani wyprowadzić z domu. Jednak czmychnęłaś mu, przynajmniej do i kiedy w końcu chciałaś w nowym mieście, w nowej pracy, w nowym życiu Poczekaj, kochana, wiesz co, bo akurat teraz... Wiesz co, Monia, bo akurat tak? Trzeszczy bardzo i nie słychać. To jest tak, jakbyś coś zrobiła inaczej teraz, niż miałaś. Nie wiem, czy jest jakoś, czy coś położyłaś na kablu od mikrofonu może, albo... Bo bardzo bym chciała, i dziewczyny też piszą, że wiesz, że bardzo by było dobrze, żeby móc usłyszeć. Tak. Czy teraz jest troszkę lepiej? Nie, wiesz co, bardzo trzeszczy i przerywa. Tak. Ja też to słyszę właśnie, nie wiem dlaczego. Jeszcze raz. A może spróbujemy bez słuchawek teraz? Powiedz jeszcze raz. Dobra. Jak teraz? Halo, halo, słychać mnie? Wiesz co, to jest tak, że zanika głos, czyli to może być tak, że to jest związane z tym. Tak, bardziej brzmi jak problem z siecią. Tak. Dziewczyny są kochane i wspierające, mówią, może weźmy wszystkie oddech. Tak, kochane. Może teraz lepiej, bo ja już tych czasów nie słyszę. Jeszcze raz. Do początku. Wiesz co, Monia, bardzo przerywa. Właśnie a to jest niesamowite. To tak, też, tak. Może coś jest, może jest to kwestia zaśmiechu. Tak. Wiesz co, ja mam taki pomysł. Nie wiem, czy ty byś miała ochotę, ale może ty byś nam nagrała to i po prostu przesłała do mnie, a ja bym opublikowała. No, nie ma problemu, to będzie dla mnie ogromne. Tak, bo wiesz co, bo jest tak, że bardzo, ja bardzo... Ja mam wrażenie, przerywa. Że długo się... Ja mam wrażenie, że u kogoś chyba trzeba by może wyciszyć tło, bo słyszę pieski, może po którejś się z dziewczyn gdzieś tam się włączyło. Słyszę
Nie, kochana, nikt nie może, jakby na tym programie nic ten, nic się nie. Nikt nie może, wiesz. Tak, ale to jest prawdopodobnie kwestia po prostu przesyłania danych w tym. Sylwia pisze, że po prostu mamy kupić książkę i same odkryć. Mogę spróbować jeszcze raz teraz. Nie wiem, jak to słychać. Mogę spróbować kilka. Spróbujmy. Powiem tobie, jak będzie. Tylko właśnie, jeżeli mogłabyś powoli, to może będzie lepiej troszeczkę. Dobrze, to zaczynam jeszcze raz. Wyobraź sobie, że jesteś 40-letnią kobietą, która właśnie wyrywała się z paszczy lwa. Ten lew ryczał, pokazywał kły, miał ostre pazury, nie chciał się rozwieść ani wyprowadzić z domu. Jednak czmychnęłaś mu, przynajmniej doraźnie, kiedy w końcu chciałaś w nowym mieście, w nowej pracy, w nowym życiu rozwinąć skrzydła, inny drapieżnik złapał cię w swoje szpony. Lew w porównaniu z nim był przestraszonym kotkiem, choć przez kilka lat niszczył cię kawałek po kawałku. Nowy drapieżnik jest nie do złapania. Tu mediacje nie pomogą, ani nawet ucieczka pod osłoną nocy, jak było w przypadku lwa. Nie pomogą pieniądze, koneksje, najlepsi specjaliści. Wyrok już zapadł. Nie dożyjesz do świąt. Nie wiem, kochane, jak tam. Bardzo jak tam, dobrze słychać. No to świetnie, to jeszcze czytam dalej w takim razie. Chcecie czytaj, dalej? Czytaj, kochanie, czytaj. Pewnie, że tak. 40-letniej kobiecie ciężkie powieki opadają z hukiem. Nie ma siły ich podnieść. Całą swoją energię wydała na lwa i inne okropne rzeczy, które spotykają zazwyczaj dobrych ludzi. Mogłaby płakać, ale nie ma już czym. Mogłaby krzyczeć, ale wszystkie emocje zostały już wydalone. Na lwa. To może teraz nie robić nic. Oddać się drapieżnikowi. Zamknąć oczy i w końcu przestać czuć. Odpocząć. Zniknąć. Nie cierpieć. I wtedy podbiega do 40-letniej kobiety jej 5-letnia córka. I kobieta znowu zaczyna płakać. Znowu zaczyna krzyczeć. Znowu zaczyna się ratować i nawet kiedy słyszy najgorsze słowa świata, nie pomożemy pani, nie poddaje się i składa sobie przysięgę krwią przypieczętowaną, że nigdy, ale to nigdy nie pozwoli na to, żeby córka trafiła w ręce lwa. Jak kochane jakość? Piszą dziewczyny, że płaczą. A ja jakość też. Bardzo, bardzo tak, bardzo to tak. To czytam ostatni akapit. Tą 40-letnią kobietą jestem ja i właśnie jadę z obcym człowiekiem jego samochodem krętą drogą w dżungli. Podobno gdzieś tam mieszka szaman, który, jak głosi lokalna legenda, wyrywa ludzi ze szponów śmierci. Mnie nic już innego nie zostało, jak tylko wiara w takie legendy. Istny kosmos. Musiałam spróbować, choć cała dygocze z przerażenia, smutku i bólu. Wydałam ostatnie pieniądze, jakie miałam na bilet na Bali. Powrotnego nie kupiłam. Jednak modlę się, żeby był mi potrzebny. Nie wiem, co mnie bardziej boli. Guz na nodze, który rośnie w zastraszającym tempie, czy świadomość, że mogę tu umrzeć i już nie zobaczyć mojego dziecka, mojej ślicznej, kochanej, dzielnej dziewczynki. Zaciskam wargi tak mocno, że zaczynam czuć metaliczny smak krwi. Mona, wytrzymasz, dasz radę, powtarzam sobie te słowa jak mantrę. One mnie trzymają przed całkowitym rozsypaniem się jak konfetti. Dlaczego konfetti? Bo kiedyś dawno temu, kiedy jeszcze nie znałam lwa, byłam szczęśliwa, kochałam taniec, muzykę, dobre winyle. Byłam nawet hobbystycznie całkiem dobrą DJ-ką, kobietą imprezą. Uśmiechnęłam się na to wspomnienie, które wydawało mi się tak odległe. Wyjrzałam przez okno samochodu. Światła stolicy Bali, Denpasar już dawno za nami. Teraz zrobiło się coraz ciemniej i straszniej. Po godzinnej drodze samochód w końcu się zatrzymał. Niewiele widziałam. Było już dobrze po godzinie 22. Za to bardzo intensywnie czułam zapachy kwiatów, tytoniu, drzew, zwierząt wiejskich. Ten zapach mnie ukoił. Tak samo jak piosenka, którą nagle usłyszałam w środku dżungli.
Kaylee, Merillion, mój ulubiony kawałek z czasów liceum. To kierowca odjeżdżając włączył go. Dlaczego odebrałam to za znak? Bo tylko ich mogłam się teraz trzymać. Mamy jeszcze czas, kochana? Tak, tak. Moją uwagę przyciągnęła długa kolejka do niedużego budynku. Stali tam w niej prawie sami Balijczycy, ubrani w piękne sarongi. Wyglądali dostojnie i malowniczo, choć kiedy do nich podeszłam, zobaczyłam ten sam wyraz bólu, co u mnie. Ja też wzbudziłam ich zainteresowanie. Podobno dawno nie widzieli w środku dżungli białego człowieka, a co dopiero białą, samotną, przestraszoną kobietę. Zaciekawiona i zajrzałam do środka. Na środku sali, w wiklinowym fotelu, siedział człowiek z papierosem w dłoni i miał na sobie koszulkę z dużym napisem Metallica. Nie wiedzieć czemu, trochę mnie to uspokoiło. Mężczyzna z kolejki łamanym angielskim powiedział mi, że to uzdrowiciel. Zdziwiłam się, nie takiego widoku się spodziewałam. Właśnie wtedy, kiedy tak sceptycznie na niego spojrzałam, szaman odwrócił się w moją stronę i dał mi znać, żebym do niego podeszła. Chwiejnym krokiem, zmęczona, przestraszona i obolała, bogus na udzie nie dawał o sobie zapomnieć nawet przez chwilę, podeszłam do niego. Uzdrowiciel kazał pokazać mi rękę. Kiedy mu ją podałam, poczułam niewyobrażalną energię. On chyba jednak wyczuł coś innego, bo bardzo zmarszczył twarz w niewiarygodnym bólu i słabym angielskim powiedział: twoje życie składało się z ogromnego bólu, cierpienia i nieszczęścia. Jesteś na granicy życia i śmierci, bo to, co przeżyłaś, przeważyło energię życiową. Widzę koniec. Nie takich słów się spodziewałam. Od razu wpadłam w spazmy, histerię. Widziałam oddalającą się ode mnie twarz mojej córki. Z drugiej strony poczułam też ulgę, bo ktoś w końcu powiedział na głos. Nazwał i uznał to, jak bardzo byłam zmęczona życiem. Jak bardzo mnie ono nie rozpieszczało. W środku dżungli, w środku pomieszczenia, obok szamana i obcych, chorych ludzi poczułam spokój. Czy tak czuje się człowiek tuż przed śmiercią? Szaman spojrzał w moje oczy. Jestem pewna, że odczytał w nich wszystko. Nie wiem, czy cię uzdrowię. Muszę zapytać moich przewodników duchowych, czy pomogą mi cię wyleczyć. Mówiąc to, pokazał ręką na głowę i serce. Musisz czekać, nakazał. Wróciłam, usiadłam na podłodze, dalej płacząc. Ludzie patrzyli na mnie empatycznym wzrokiem. Ktoś nawet od czasu do czasu łapał mnie za rękę i przytulał. Ale ja byłam już nieobecna. Uzdrowiciel i jego słowa przypomniały mi mojego tatę, jedyną osobę poza moją córką, która naprawdę mnie kochała. To dla taty ja, dusza artystyczna, zdecydowałam się studiować taki sam kierunek jak on, ekonomię. To dla taty kułam dniami i nocami, żeby zdać pierwszą sesję i zobaczyć dumę w jego oczach. Nigdy nie zapomnę tej radości, kiedy dowiedziałam się, że zdałam na piątkę bardzo trudny egzamin z makroekonomii. Od razu musiałam pochwalić się tacie, a że było to 20 lat temu, czyli w czasach, kiedy nie było komórek, wybiegłam do budki telefonicznej przed uczelnią. Radość i duma tak mnie rozpierała, że nawet nie poczułam zimna. Oczywiście wybiegłam bez kurtki, a był środek mroźnej zimy. Wykręciłam numer do domu i kiedy po kilku sygnałach usłyszałam smutny głos mojego brata, którego nie powinno być w naszym domu, ani nawet mieście, poczułam skurcz brzucha. Widziałam całą sobą, wiedziałam, że stało się coś złego. Brat powiedział, że ojciec jest w szpitalu w bardzo ciężkim stanie i jeśli chce się z nim pożegnać, to zostało mi niewiele czasu. Jak strzała wybiegłam prosto na dworzec PKP. Do szpitala miałam 160 kilometrów. Bez kurtki, pieniędzy, cała zapłakana. Jechałam z kilkoma przesiadkami, by pożegnać się z ojcem. Zdążyłam. Tata zapadł w śpiączkę z powodu niewyleczalnego raka, który ukrywał przed całą rodziną. Kiedy wbiegłam do jego sali, ocknął się na chwilę, tak jakby wyczuł, że jestem i potrzebuję usłyszeć jego głos. Spojrzał na mnie oczami pełnymi bólu. Powiedział: Moniczka. Delikatnie uśmiechnął się i znowu zasnął. Dwa tygodnie później zmarł, a ja nigdy nie pogodziłam się z jego stratą. Leżąc na zimnej posadzce w domu szamana, przypominając sobie te wspomnienia, nawet nie zauważyłam, że minęły 2 godziny i uzdrowiciel znowu zawołał mnie do siebie. Jeszcze raz kazał mi podać rękę. Znowu poczułam jego energię. Szaman wpatrywał się w nią długo. Następnie uniósł wzrok w kierunku wszechświata i długo był nieobecny. Po jakimś czasie, dla mnie to była wieczność, powiedziałbym, napisała swoje imię i nazwisko. Kiedy je odczytał, zaczął kreślić na kartce tajemnicze wzory i wstawiać liczby. Zacisnął mocno powieki i wziął bardzo głęboki wdech. Po chwili znów obecny podał mi liczbę i kazał już na zawsze zapamiętać. Twoja liczba to 9.
próbuję Ci pomóc, ale zanim zaczniemy proces uzdrawiania, muszę najpierw oczyścić Twoje imię. Bez tego nic nie zrobimy. Kochany, no i dalej się dzieją cudowne, prastare, balijskie ceremonie. Zostawię coś może troszkę do przeczytania samemu. Wow. Mam nadzieję, że było słychać. Dziękuję Ci, kochana. Bardzo było słychać i to jest tak poruszające, Monia, tak poruszające. Ja się naprawdę nie mogę doczekać już, aż przeczytam książkę. I dziewczyny tak samo pisały i Magdalena też napisała, ja miałam innego lwa, ale dzieci pokazywały, że słońce jeszcze świeci i motywowały do życia. Ja już kupuję tą książkę, świetnie się zapowiada. Tak, tak. I bardzo Ci dziękuję, wiesz, jakoś jestem tak ogromnie wzruszona, bo to jest ogromny dar, wiesz, to co dajesz, dałaś. To jest ogromny dar, że się odważyłaś podzielić tym, pokazać swoją drogę, pokazać po prostu swoją i rozpacz, i siłę, i zmaganie się. No. I czasem czuję, że ten lew jeszcze chciałby mnie drapnąć. Mam na myśli byłego męża, bo to są rzeczy, które latami człowiek z siebie musi w jakiś sposób wyrzucać i nie ma w tym nic złego, nie ma co udawać, że tak nie jest. Natomiast tak jak mówię, ta praca i to zawierzenie i ta wdzięczność przede wszystkim oraz, że dane mi było wyzdrowieć, wyjść z takiej sytuacji, daje mi siłę do tego, żeby bronić tej swojej prawdy. Właściwie wracamy do sedna sprawy, kochana, bo tak rozumiem. Taki jest przekaz z tego mojego. Zawsze warto walczyć o swoją prawdę i swoją autentyczność, bo nikt nigdy nie doceni tego tak bardzo, kiedy próbujesz tego rezygnować na rzecz kogoś. Także to jest bez sensu. Tak, tak. Jesteś, to kim jesteś, jest wystarczająco. Jest przekaz do wszystkich ludzi, ale jeszcze takim jesteś, jest wystarczające. Tak. I to jeszcze dla tych z Was, kochane, które pytają. Książka się nazywa Konfetti, Republika Mony, Monika Kłos. Także bardzo polecam Wam, wydana nakładem Pruszyńskiej Spółka, więc będzie w Empikach w całej Polsce już niebawem, 12 lipca. No, także tak, bardzo, bardzo Was zachęcam do sięgnięcia do książki. Ja na pewno sobie sprawię jako pierwszą od razu, jak tylko przyjdzie. Zresztą zaraz już widziałam, że już w przedsprzedaży jest dostępna, więc można sobie zamówić. Bardzo Ci dziękuję, Monia. Tak cudownie było pobyć z Tobą i posłuchać Twojej historii i naprawdę, wiesz, doświadczyć tej ogromnej siły i tego, co my możemy tak naprawdę, czemu możemy sprostać i co możemy przekraczać. Mega Ci dziękuję. O, halo, halo. Gdzieś zginęłaś, kochana. Mam nadzieję, że wrócisz do nas jeszcze. Halo, halo. Tak. Przykro mi, kochane, że dzisiaj takie miałyśmy... przepraszam Was, ja jestem cała, się popłakałam. Przykro mi, że dzisiaj miałyśmy takie trudności techniczne. Monia mówiła, że jest właśnie w takim miejscu, że nie miała ani dobrego zasięgu, ani też warunków właśnie, natomiast mam nadzieję, że pomimo tego trudności w odbiorze, mam nadzieję też, że w nagraniu będzie jednak trochę lepiej słychać, że ta historia Moniki bardzo Was zainspirowała. Kochane, ta siła, którą my mamy w sobie, ja jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem. Więc jeżeli jesteś w takim momencie, że się zmagasz, że przechodzisz kryzys, to mam nadzieję, że to spotkanie dało Ci dużo nadziei, że cokolwiek, z czymkolwiek się zmagasz, że jest światełko w tunelu, że będziesz prowadzona, że życie da Ci wsparcie i że wyjdziesz na prostą. Dziękuję Wam, kochane, i życzę Wam z całego serca właśnie tej nadziei, tego dobra i zaufania do swojej siły i do życia. Także tulę Was mocno. Książka Moniki Kłos, Konfetti, bardzo, bardzo z serca Wam polecam.